Pracuję na uczelni od około 9 lat. Państwo prawdopodobnie wiedzą, pracuję również w Poznaniu i te właściwie moje początki tutaj na uczelni, kiedy otrzymałem pracownię jeszcze w starym budynku na ulicy Dąbrówki, były dosyć trudne, ale miałem już takie trochę skażenie tym Poznaniem. I wiele tematów, które tam realizowałem ze studentami na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych, próbowałem tutaj też prowadzić. Myślę, że jest bardzo ciekawym skutkiem, często z lepszym niż w Poznaniu, muszę to przyznać. Mamy lepszych studentów niż w Poznaniu, uważam. I w tym pierwszym roku akademickim, kiedy miałem pracownię w roku 2012-13, to był pierwszy mój rok pracy na Dąbrówki jeszcze, miałem szczęście już pracować z bardzo ciekawymi studentami. To był Przemek Jerzmirski, to był Maciek Cholewa, Alena Achtelik. Wtedy wszyscy byli na pierwszym roku, to była też Magda Partyka. Wtedy jakoś nie wiem, co się z nią teraz dzieje, ale wtedy no, bardzo dobrze u mnie pracowała i praktycznie do dyplomu mieliśmy kontakt. Robiła bardzo ciekawe rzeczy. Ja teraz może zaprezentuję w takim razie, żeby łatwiej to się słuchało, wszystkie te moje historie. Parę dziesiąt zdjęć. Moment, przepraszam, udostępnij. Jeszcze zaprezentuj. Muszę kliknąć cały ekran, prawda? Jeszcze raz. No właśnie, tu nie chce mi przeskoczyć. Nie wiem dlaczego, ale nie mam tutaj Ale możliwości. Właśnie można okno. klikam udostępnij i tutaj nic się nie dzieje. Nie wiem dlaczego. Co A Państwo. jakby to w okno wziąć? O, przepraszam. Tak, jasne. Już będzie. Jest OK. I teraz tak. Czyli ja sobie tu klikam na belkę i otwieram. Państwo widzą moje foldery teraz, tak? Tak, widzimy wszystko. Teraz ujęcie. Tak mniej więcej wyglądała praca studentów na pierwszym moim roku pracy w Katowickiej Akademii. Jak Państwo widzą, dosyć ciasne warunki, ale to było bardzo fajne miejsce, takie laboratorium, kuźnia właściwie wszelkich różnych działań. Dla mnie w tym czasie właściwie takiego oscylowania pomiędzy rzeźbą, działaniem przestrzennym i tak dalej, tradycją w postaci może nie figuratywnej sztuki, bo od tego wtedy był Grzegorz Majchrowski, ale jakiejś takiej awangardy między innymi polskiej i tego, co Katarzyna Kobro wniosła w sztukę światową, to były takie obszary dla mnie interesujące i próbowałem studentów do tego też jakby przekonać. Pojawiały się instalacje, obiekty, jest taka nazwa Psikusy, prawda, czyli ta poznańska szkoła instalacji, którą psikusami nazwali koledzy z Warszawy, trochę złośliwie, ale rzeczywiście te spotkania moje z Mariuszem Krukiem, czy z Kołoklipsa, czy z ludźmi, którzy wtedy te Kołoklipsa tworzyli i potem byli moimi kolegami z pracy, czy Leszek Knaflewski, no to były takie postacie dla mnie ważne, które też jakoś zaszczepiły pewien sposób widzenia pracy ze studentem, czy sztuki, czy kierunku. I tutaj właśnie widzimy parę naście osób, które pracowały, jak Państwo widzą, bardzo różne działania. Takim klasycznym moim działaniem, zawsze takim wprowadzającym, była analiza dzieła sztuki. Chodziło o to, żeby wybrać sobie jakieś dzieło sztuki, najlepiej z obszaru rzeźby figuratywnej i poprzez taką totalną redukcję, spróbować stworzyć z tego taką formę znaku. I tutaj taką lekturą podstawową było punkt i linia, a płaszczyzna Kandyńskiego. Tu jest tylko jeden przykład, tego jest sporo, ale mówię, to jest taka propedeutyka. Studenci, którzy do mnie się zapisywali wówczas, to byli studenci starszych lat, ale później pojawiali się studenci też z pierwszego roku i dla nich ten temat był kluczowy. Ten znak, który tutaj Państwo widzą, często później był dalej rozwijany i chodziło o to, żeby znowu go uprzestrzenić, czyli
Na początku studenci wybierali sobie jakiś kadr, jakieś rzeźby, musieli go przeanalizować, uprościć do maksymalnych jakichś elementów, niekoniecznie geometrycznych, ale na ogół to była geometria. I później ten znak dwuwymiarowy miał się stać takim pretekstem do stworzenia znowu czegoś w przestrzeni. I tu mamy kilka takich prac, trochę nawiązanie do Malewicza, ale ciekawa praca, gdzie ten Malewicz, ten krzyż Malewicza został złamany w ciekawy sposób i stworzona z tego taka przestrzenna praca, dosyć duża, to miało około 2 metrów wysokości, jak się nie mylę. Tutaj jedna ze studentek wysypywała mandale z takich sypkich elementów i z takich ziarenek różnego rodzaju. Przepraszam, że pamiętam nazwisk wszystkich studentów, bo to była wtedy bardzo duża grupa ludzi i powstawały te prace dosyć gęsto i było dużo. W 2013-2014 roku udało mi się, znaczy może zacznę od początku, Wydział Artystyczny wpierw, bo w tym 2013 roku rozpocząłem również pracę na Wydziale Wzornictwa jednocześnie. Miałem studentów z wzornictwa i studentów z artystycznego. I de facto teraz, właściwie odkąd pracuje Michał Smandek, no to 90% studentów, których mam w pracowni, to są studenci Wydziału Wzornictwa. Do mnie zapisują się pojedyncze osoby. Już nie mam przypisanej jakby grupy, jak to było wcześniej, czyli pierwszego roku grafiki albo malarstwa. Teraz Michał to przejął, ja mam studentów wolnego wyboru, głównie to są właśnie wzornicy, ale wówczas jeszcze to były dwie duże grupy studentów z pierwszego roku właśnie Wydziału Artystycznego i tutaj jest znowu pokazana wystawa końcoworoczna jeszcze w starym budynku na ulicy Dąbrówki. Tam w tle jest praca Leny Achtelik, zaraz chyba ją jeszcze później pokażę. Nasza teraz doktorantka. Na ścianie taka duża praca Magdy Partyki, która wtedy właściwie zaczęła myśleć o tych swoich sukniach w różny sposób preparowanych, czy powiększanych, czy usztywnianych i później wiem, że na Wydziale Malarstwa zrealizowała dyplom z tego typu działania, natomiast mogę się pochwalić tym, że u mnie były te początki, jak Państwo widzą. I często studentom pierwszego roku jakby sugerowałem, żeby te ich działania oparte o myślenie Katarzyny Kobro, o tą łączność rzeźby z przestrzenią, żeby te wszystkie prace były realizowane również na planszach, żeby potrafili merytorycznie opisać te swoje poszczególne etapy i te plansze właśnie zawierały dłuższe lub krótsze komentarze do tych kolejnych etapów. To akurat w tym roku 2013-2014 studenci mieli za zadanie sami sfotografować fragment otaczającej rzeczywistości. Było sugerowanie architekturą i później poprzez znowu tą taką maksymalną syntezę należało doprowadzić to do pewnego znaku, który stawał się punktem wyjścia do stworzenia znowu bryły. I jak Państwo tutaj widzą na dole powstawały prace, niektóre bardziej lub mniej geometryczne, na ogół to były jednak prace geometryczne, ale też ta kolorystyka była już później decyzją studentów. Myślę, że dało to tym studentom Wydziału Artystycznego też taki trochę, może nie hamulec, bo to źle brzmi, ale taki moment namysłu i rodzaj skupienia innego rodzaju. To nie była taka wolność, prawda, tylko tutaj również studenci musieli wykonać pewne rysunki techniczne, jeżeli te prace wykonywali sami albo zlecali je stolarzowi, ale na ogół robili sami, no to musieli to bardzo precyzyjnie przygotować i te prace, uważam, były bardzo dobrze wykonane w olbrzymiej większości, jak również te plansze. Tak, może trochę wspominkowo oglądamy sobie tą przestrzeń na Dąbrówki. Dla mnie to było ważne miejsce, bo tam się to wszystko zaczęło. Tutaj jest praca Leny Achtelik. Temat, który im wówczas zadałem, brzmiał, znaczy był związany z losowaniem miejsca na mapie Katowic. Ja przygotowałem mapę miasta, plan miasta
z taką precyzyjną podziałką każdego pola i poprzez kolejne losowania studenci jakieś miejsce w centrum Katowic, mniej lub dalej. I to miejsce, do tego miejsca mieli się udać, dokonać takiego rozeznania poprzez różnego rodzaju media. Można było robić zdjęcia, można było filmować, można było rejestrować dźwięk. I to jest właśnie praca Reny Achteli, która zauważyła, że to miejsce, w którym się znalazła ulica, jest źle włożona płyta chodnikowa na przejściu dla pieszych, krzywo. I to przekręcenie, gdzieś tam ten kąt dokładnie został przez nią wymierzony i później dokonała kilku takich działań, manipulując fotografią. Jak tutaj widzimy obok, taka fotografia w dolnym prawym rogu, gdzie to okno jest przekręcone również o ileś tam 10 stopni i to samo u góry, ta plama, która sugeruje przekręcenie ściany, gdzie jest ten tak zwany zokel, czyli nie pamiętam, jak to się po polsku mówi, ale o lamperia, przepraszam, gdzie jest lamperia przekręcona o taki sam stopień, jak ta płyta chodnikowa, czy płyta metalowa na chodniku, czy na ulicy. Niektórzy studenci, mimo tego, że brzmiał w bardzo taki precyzyjny sposób temat zadany, jednak sugerowali, że chcieliby, że są na rzeźbie, chcieliby jednak bardziej figuratywnie działać i niektórzy studenci rzeczywiście pracowali w ten sposób, że pracowali z modela albo tak jak tutaj pani Alicja Czerwiak próbowała z pamięci zrobić odlew głowy. Ja jej sugerowałem, żeby poszła krok dalej, zmultiplikowała tą głowę i poszukała pewnych relacji pomiędzy tymi głowami, żeby to nie była tylko taka odtwórcza praca, ale jednak to ustawienie wobec przestrzeni czy wobec tych dwóch obiektów jest bardzo istotne. Tutaj kolejna praca związana z losowaniem miasta, znaczy miejsca na mapie Katowic. Mamy wycięty taki szablon Katowic i ta linia u góry to jest linia biegu Rawy. Studentka wylosowała miejsce w pobliżu rzeki Rawa i ta linia została przez nią zaznaczona w ten sposób. W środku jest kuleczka i kiedy tą kuleczkę się to ramię przesunie do góry, to ta kuleczka przelatywała przez tą okrągłą rurkę na drugą stronę. Kwadratową rurkę, przepraszam, to był przekrój kwadratu. Widzimy. Jeszcze inne prace, takie bardziej już, powiedzmy, scenograficzne. I może teraz pokażę kolejny folder. W 2014 roku udało, przepraszam, jeszcze zanim do tego przejdę, pokażę wzornictwo. To jest pierwszy rok, kiedy rozpocząłem pracę z panem Bogdanem Kosakiem, którą sobie bardzo cenię, ponieważ jego doświadczenie w dziedzinie ceramiki jest bardzo cenne również dla mnie i obecnie te tematy, które przygotowujemy, bardzo często są oparte również o warsztat. Studenci się bardzo dużo uczą i to jest właśnie ten taki jeszcze pierwszy rok, gdzie jeszcze ta ceramika nie jest taka istotna, ale tutaj widzimy również taką analizę dokonaną na dzieła sztuki, dokonaną na planszach i później te modele wykonane w przestrzeni. Tak to wyglądało. A studenci rzeczywiście sięgali po klasykę Berniniego, Michała Anioła czy sztukę grecką, archaiczną, czy klasyczną i to były punkty wyjścia do zrealizowania później prac przestrzennych. Tak te prace wyglądały. Aha, i tutaj już jest właśnie początek naszych takich eksperymentów z ceramiką, gdzie studenci z papieru mieli wykonać jakiś model, on później był przeniesiony w inny materiał i też tak tym materiałem mogła być ceramika. Tutaj widzimy pracę, która powstała właściwie z papieru i na podstawie tego papierowego modelu zmultiplikowaliśmy kilkanaście takich modeli, zmieniając kolor poprzez inne szkliwo i tak dalej. Ale również było drewno, blacha, materiały miękkie, tkanina i tak dalej.
W tym samym 2013 roku udało nam się zorganizować wystawę w Galerii Intymnej w Katowicach, pokazując właśnie te modele wynikające z analizy wybranego fragmentu architektury. Tak wyglądała ekspozycja. Kilka plansz. No, może będę szybciej przewijał. Wernisaż. I w tym samym roku również udało nam się zorganizować takie działania w porcelanie na terenie porcelany w Bogucicach. I studenci mieli właściwie cały pełny dzień do zrealizowania prac. Na początku było rozeznanie terenu i później studenci mogli sobie wybrać jakieś elementy. Wyznaczyliśmy im obszary, w których mieli dokonać swoich działań i powstało naprawdę, mimo takiej trochę improwizowanego charakteru tego całego działania, studenci wykazali się bardzo ciekawą inwencją i głównie studenci z rolnictwa wykonali zbiorowo w zespołach po 5-6 prac. Że tak to wyglądało. Jakieś nawiązanie do Kabakowa czy Koszuta można tu się, czy do Kozłowskiego można tutaj odnaleźć, ale tutaj trochę Brancusiego te formy przypominają. Trochę żałuję, że już nie ma tych spotkań w porcelanie, naprawdę miejsce fantastyczne, ale kontakt się urwał. W kolejnym 2015 roku tutaj już przenieśliśmy się do nowego budynku i ja miałem zajęcia z pierwszym rokiem studentów grafiki. No i był taki, może nie był nacisk, ale była sugestia, że skoro mamy taką przestrzeń, no to powinniśmy jednak też i te kawalety powinniśmy jednak też zająć się tą sztuką tradycyjną i tutaj razem z Kasią Fober realizowaliśmy takie tematy studyjne, studium głowy. Po pierwszym roku kilka osób się do mnie zapisało, natomiast reszta już zrezygnowała z rzeźby. Natomiast w drugim semestrze jednak te tematy tradycyjnej takiej rzeźby już były zarzucone i pracowaliśmy bardziej swobodnie. Tutaj jest rolnictwo. Akurat tylko jest widok pracowni, czyli warunków, w jakich pracujemy tutaj w nowym budynku, znaczy w starym budynku, to jest w piwnicach byłej stolarni. Państwo znają to miejsce. I przepraszam, to jeszcze jest wystawa zrealizowana w starym budynku, jak widzę, studentów Wydziału Artystycznego. Nie wiem, dlaczego ona się tutaj znalazła, chyba to było rok wcześniej. I również tutaj widzimy pracę Maćka Cholewy, to jest u góry ta fotografia, Magdy Partyki na dole, ta stojąca koszulka. Nie będę opisywał wszystkich prac, ponieważ już naprawdę nie pamiętam szczegółów. To jest Przemka Jeźmilskiego, Przemek Jeźmilski zrewolucjonizował ten adapter, pozwolił mu skrzeczeć, natomiast to była taka op-artowska praca innej studentki, która polegała na tym, że te koła z tym minimalnym przesunięciem poprzez obrót powodowały ciekawe takie optyczne zjawiska. To były zapisane jakieś litery bardzo miękkie, takim wylewanym smołą, która później odeszła i jakby stworzyła taki rysunek przestrzenny. Też studentka malarstwa, która zrealizowała taką chmurę z popcornu. Ona gdzieś otrzymała jakieś całe wiadra tego popcornu, który gdzieś załatwiła, już jest po prostu i stworzyła taką chmurę nad tym łóżkiem, wbijając, robiąc konstrukcję i przyklejając ten popcorn do tej formy takiej metalowej, także była to mocna praca.
No, jak zwykle pierwszy rok miał za zadanie znowu odnieść się trochę bardziej propedeutycznie do zagadnień sztuki geometrycznej, mówiąc ogólnie. To był ciekawy eksperyment studenta, którego niestety nie pamiętam nazwiska. On przygotował dwa wiadra wypełnione węglem, ale jakby była sugestia, żeby spróbować podnieść te wiadra. Jak się okazywało, jedno z wiader było bardzo lekkie, drugie było ciężkie i on stworzył takie formy z czarnej kalki, które sugerowały węgiel. On był właściwie nie do rozpoznania, był identyczny jak prawdziwy węgiel, natomiast było to tak spreparowane, że tutaj trochę nawiązywał do Duchampa, do tej słynnej pracy, w której Duchamp włożył do klatki kostki, które sugerowały, że są to kostki cukru, natomiast były to granity. Także tutaj była podobny pomysł, żeby jakby oko oszukać i stworzyć coś, co sugeruje coś innego. Znowu próba takiego odniesienia się do tradycyjnej sztuki, ale ta praca była zrealizowana z gąbki i z jakichś takich miękkich materiałów. No. Niektórzy studenci byli bardzo uparci, chcieli iść w tą figurację. Nie mieliśmy wtedy warunków za bardzo, żeby tam te rzeczy robić, ale tak z różnym skutkiem to powstawało. Tu jest instalacja zrealizowana na korytarzu, jeszcze na ulicy Dąbrówki, z takich samolotów wykonanych z czarnego papieru i takie prace rysunkowe na dużych formatach. Tu jest znowu praca Magdy Partyki, zrealizowana w piwnicy na Dąbrówki, w której znowu te suknie powieszone naprzeciw siebie tworzyły pewne relacje, jeszcze połączone takimi świecącymi LEDami, zamknięte w klatce. Wszystko właściwie było wykorzystane na korzyść tego działania. Dobra. Nie wiem, czy będę pokazywał wszystko, chyba nie ma sensu, ale tu już będzie coraz więcej. Właściwie im dalej, im bliższe czasy, tym już będzie większy akcent na wzornictwo. Tak jak tutaj wcześniej padło to powiedzenie, że ci studenci, którzy też wymieniają się i przechodzą z wydziału na wydział, realizują prace, jakby, które nie są w ich takim generalnym charakterze, to są dla mnie ciekawe eksperymenty. Tu na przykład jest wystawa studentów pierwszego roku wzornictwa w roku 2016 i ci studenci na pierwszym roku znowu realizowali takie propedeutyczne działania, natomiast już później w drugim semestrze temat dotyczył takiego działania w stronę instalacji, obiektu i tutaj powstało naprawdę bardzo dużo takich ciekawych prac. Z pomocą stolarzy albo z pomocą rodziców, albo nawet pracowni, jeżeli to było możliwe, studenci realizowali takie obiekty, które gdzieś tam w oparciu o meble powstawały i widziałem, że daje im to dużo satysfakcji, otwiera im pewne horyzonty na całkiem nowe myślenie, ponieważ jak sami mówili, no, brakuje im takich działań spontanicznych i takich w tym kierunku rozwijających na wydziale wzornictwa. Także ja się cieszę, że ci studenci, że tych studentów mam na tym pierwszym roku, bo rzeczywiście powstają bardzo duże, bardzo ciekawe prace, często angażujące ich w takim kierunku, który wychodzi poza ten właśnie proces nauczania, jaki mają na Wydziale Wzornictwa. Kolejny rok wystawowy 2017-18 i znowu, jak Państwo widzą, bardzo duża różnorodność materiałów i poszukiwań od takich działań związanych z obiektem, instalacją, gdzie należało wybrać na przykład dwa obiekty i poprzez dołożenie trzeciego trzeba było zmienić ich relację wzajemną. Także powstawały bardzo różne prace, mniej lub bardziej poetyckie. Czasami były to też odniesienia do dzieciństwa i też był taki temat, żeby
poszukać jakby w pamięci czy we wspomnieniach pewnych wydarzeń, które mogłyby stać się impulsem do stworzenia jakiegoś działania artystycznego. Niektóre miały nawet trochę taki charakter, powiedzmy, może nie, nie wiem jak to nazwać, ale była to taka terapia dla nich, dla niektórych studentów, rozliczenie się z dzieciństwem, z sytuacjami różnego rodzaju i tak dalej. Także też uważam to za cenne i szczególnie dla studentów arteterapii, dla których też mam z nimi zajęcia, to te działania również się tutaj przeplatają. Ciekawe są eksperymenty, które studenci dokonują na Wydziale Wzornictwa i nie tylko, bo na przykład okazało się, że niektóre osoby, jakby nie znając w ogóle charakteru pracy w porcelanie, mają totalną swobodę i na przykład wychodzą poza takie utarte schematy, które się wiążą z technologią. I czasami eksperymentujemy, pan Bogdan Kosak też ma dużą wiedzę, ale czasami studenci nas zaskakują poprzez swoje różne pomysły łączenia materiałów, na przykład, które się nie, jakby nie wydają w ogóle artystyczne. Tutaj chłopak stworzył taką miskę, gdzie do masy lejnej, ceramicznej dodał skorupki jajek. I okazało się, że po takim wypaleniu w niezbyt wysokich temperaturach to ciągle pracuje. To wapno, ta skorupka powoduje odpryski. I tu jest taki moment, właściwie około miesiąca po tym wypale. Natomiast myśmy obserwowali, jak to odskakuje. To po prostu żyła. Ta forma przez kolejne miesiące żyła i na tym podejście takim okrągłym zbierało się tych fragmentów, tej porcelany i tych skorupek, które rozsadzały w jakiś dziwny sposób od środka tą fakturę. Też mieliśmy studentkę, która na przykład mieszała różnego rodzaju materiały sypkie, różne piaski, jakieś dziwne spoiwa i też żeśmy to jakby poddawali do wypału i okazywało się, że też pewne rzeczy się wypalają, tworzą bardzo dziwne struktury ażurowe i jest to na pewno ciekawe, także to, że mamy możliwość pracy z piecami i z bardzo różnymi materiałami powoduje, że właściwie ciągle się uczymy. Co roku ktoś przychodzi, kto ma trochę niekonwencjonalne myślenie i jeżeli jest to w miarę bezpieczne, to pozwalamy mu na dokonywanie eksperymentów. Dobra, to już może zamkniemy ten rocznik, 18-19, przepraszam. Tak jak powiedziałem, studenci również z Wydziału Wzornictwa czasami jakby wyczuwają, że w tej pracowni nie trzeba trzymać się takich schematów i dokonują różnych działań, tak samo nawet takich performatywnych, jak tutaj studentka, która przyszła do nas z Akademii Sztuk Pięknych z Łodzi, stworzyła taką, też była taka trochę taka praca terapeutyczna, taką tarczę pomalowaną w taki właśnie sposób i rzucając nożem odnajdywało się hasło, które określało ją własną, czyli jakby praca, która dla niej była ważna, żeby jakby pewne rzeczy związane z akceptowaniem jej osoby jakby też ukierunkować w jakąś stronę. Tutaj jest praca studenta, który jest bardzo interesującą osobą, Mateusz Ignalski. On jest obecnie chyba na czwartym roku wzornictwa. Właściwie co roku zaskakuje jakimiś swoimi pomysłami. Buduje różne dziwne maszyny, filmuje jakieś pseudokosmiczne sytuacje i tutaj w tej pracy stworzył takie dwa kaski, do których zamocował filtry, które maksymalnie zniekształcają widzenie. I odniósł się w tej pracy do sytuacji z jego własną siostrą, która, jak się okazało, w młodym wieku ma bardzo dużą wadę wzroku. I ażeby pokazać ten problem, jakby stworzył te dwa kaski, które studenci mieli sobie nałożyć na twarz, na oczy i próbować w przestrzeni pracowni odnaleźć karty, które gdzieś tam były poukrywane, czyli taka gra w Piotrusia, dwie,
dwie karty podobne, jedna z wynikiem dodawania i druga gdzieś tam ukryta z tym działaniem. Należało w tych hełmach, paskach poszukać tego znaczenia. Było to dosyć zabawne, kiedy studenci mieli problem z orientacją, z obliczeniem odległości między sobą i tak dalej. Może ciekawy eksperyment, tak to wyglądało. Każdy mógł sobie przyjść i jakby poćwiczyć próbę orientowania się w przestrzeni pracowej. Tak jak mówiłem, ta możliwość pracy z różnymi materiałami też czasami studentów przekonuje do takiej precyzyjnej pracy i tu jest taki obiekt wykonany przez studentkę na wystawę końcoworoczną, gdzie stworzyła taki goździk odlany, bardzo precyzyjnie wyrzeźbiony i odlany z porcelany. Skontrastowała go, czy skonfrontowała go z prawdziwymi kwiatami, które więdły, ten sztuczny był ciągle w takiej samej pozycji, także też ciekawa relacja czasu, upływu czasu, ale myślę, że dla niej bardzo cenna była ta umiejętność budowania tych poszczególnych elementów, później pilnowanie tego w piecu, ustawianie odpowiednie, cały proces właściwie od projektu do wykonania był przez nią bardzo precyzyjnie pilnowany i uważam to za bardzo cenne, że studenci mają możliwość takich, a nie innych działań na naszej pracowni, też w związku z możliwościami, jakie nam daje porcelana. I tu znowu pierwszy rok i znowu takie działania propedeutyczne, badające relacje w przestrzeni. Tu niestety mieliśmy mało miejsca, te prace powinny być bardziej, mieć więcej światła, te które leżą na tym stole, ale niestety takie były warunki i możliwości wystawy końcoworocznej. No i inne prace wykonane przez studentów związane z dzieciństwem. Tutaj chłopak powiększył znaczki, które zbierał jego dziadek i stworzył z nich takie, jakby wydrukował na takich kolorowych, karbowanych pleksji te znaczki i stworzył taką przestrzenną formę prześwitującą. Mniej lub bardziej zabawne prace. Tutaj są chrupki też odlane z porcelany. Niestety porcelana trochę się kurczy i one nie były aż tak wiarygodne. Myśmy chcieli to włożyć, te chrupki w prawdziwe opakowanie, ale one się kurczą 16% w piecu ceramicznym i były za małe. W tej pracy chodziło o to, żeby odnieść się do pewnych rzeczy, które mają duszę, że tak powiem górnolotnie. Tematowi towarzyszył cytat z Rilkego, który powiedział, że każda rzecz jest znaczeniem. Pisał o tym w powieści Malte, że każda rzecz jest znaczeniem i że przechowuje pewne wartości. Konfrontował to z rzeczami, które nazwał pustymi, które przychodzą z Ameryki, które nie mają tej energii. I studenci mieli za zadanie właśnie rozprawić się z tym myśleniem i często właśnie poszukiwali gdzieś tam w archiwach czy gdzieś w domowych skrzyniach czy jakichś tam strychach różnych rzeczy, które były ich inspiracją. I tutaj właśnie jest kilka takich prac. Dziewczyna znalazła w garażu swojego dziadka czy w klinice swojego dziadka stary wyschnięty pędzel i on się stał takim elementem, z którego zdjęła formę i później odlewała kolejne elementy. Także zmultiplikowała ten pędzel, ale on już nie był oczywiście do użytku. Natomiast powstała, myślę, ciekawa praca, która odnosi się do pamięci, do takiego utrwalenia w innym materiale, do jakiegoś takiego zmumifikowania. Tak to wyglądało w całości w pracowni. Praca z tekstem i kilka takich prac. Tak mówię, ci studenci, których mamy w pracowni ceramiki, są z różnych roczników. Niektórzy realizują temat, który się im zadaje. To są te młodsze roczniki, natomiast starsi mają możliwość poszukiwania własnych problemów i proponowania. Także czasami powstają prace, które właściwie akceptujemy, jeśli chodzi o temat, natomiast później jest tylko jeszcze korekta
jeśli chodzi o sposób wykonania. To też był ciekawy eksperyment. Studenci na podstawie, czy mieli za zadanie wpierw stworzyć formę przestrzenną na bazie kwadratu i później mieli dokonać 3 albo 4 cięć. Na ogół powstawał jakiś sześcian albo jakiś graniastosób i on był w jakiś sposób cięty w różnych płaszczyznach. I trzeba było te podzielone elementy znowu na powrót złączyć. Powstały wpierw modele ze styropianu, później studenci się z nami konsultowali, w jakim materiale można by to wykonać. I tu, jak Państwo widzą, są bardzo różne materiały, jest drewno, gips, porcelana, metal różnego rodzaju. Też było ciekawe umiejętność łączenia różnych rzeczy, tworzenia z nich nowych form i też uważam to ćwiczenie za dosyć cenne. Tu jeszcze jedna praca związana z dzieciństwem, czy z pamięcią przedmiotów, czyli jakby takiego nadawania przedmiotom nowego życia, gdzie dziewczyna z domu swojej babci znalazła bardzo stare filiżanki i takie właśnie osłonki do szklanek i z tego zrobiła żyrandol. Mamy piórka odlane z porcelany, jakieś ludziki, czy misie i tak to wyglądało. Tutaj z takich negatywów, które dziewczyna znalazła w swoim domu, starych negatywów kolorowych, stworzyła formę klucza. I tutaj znajdowała się dziurka od klucza, przewiercone to było na wylot, tak rzeczywiście. Też taka relacja pamięci czy wydarzenia. Okej. Pierwszy rok pierwszy rok wzornictwa w ubiegłym roku miał za zadanie wykonać naczynie inspirowane jakąś kulturą. Wpierw mieli zaproponować jakiś obszar kulturowy, który ich interesuje. To była Afryka, to była Azja, to były czasami na przykład skinheadzi albo coś tego typu, czy sztuka Słowian. Ale nie chodziło o to, żeby stworzyć naczynie, które te ludy czy te społeczności tworzą, tylko żeby próbować odnieść się do tej symboliki, która się z tym wiąże, może ze sposobem życia, budowania domów, stroju, kolorystyki i tak dalej. Także tu na przykład jest dziewczyna, która i w ogóle korzenie pochodzą z Etiopii i ona skupiła się na takim noszeniu przez kobiety różnych koszy na plecach i właściwie to był punkt wyjścia. Ten kosz tutaj jest oczywiście śladowo widoczny, stworzyła taką formę z gliny, która później została zrobiona z niej forma do odlewu gipsowa i odlaliśmy to z takiej surowej dosyć glinki. Zostało później częściowo szkliwione, także powstała taka praca. Tutaj dziewczyna inspirowała się Syrią, a właściwie tym, co się teraz w Syrii dzieje, czyli z jednej strony ta tradycja, prawda, takich amfor, a z drugiej strony wojna i takie maskowanie, trochę przypominające Moro, stworzyła taki dosyć duży obiekt na bazie siatki metalowej i wykonała z papier-maszy taką amforę, którą później pomalowała jeszcze w takie kolory właśnie wojskowe. Tu widzimy ucho, praca wykonana z węgla, naczynie. I tu jest też praca związana, nie pamiętam już, ale chyba z kulturą Słowian, ale może mogę się mylić. Tak, 4 strony świata, 4 symbole sugerujące te strony świata i taka miska. Dosyć precyzyjnie i czysto wykonano. Zdjęć, przepraszam. To już są prace studentów drugiego roku i studentka Kasia Pilarczyk, o ile się nie mylę, zdjęła formy z gałązek, które później zostały odlane i to są właśnie te porcelanowe gałązki, bardzo, bardzo ładne, bardzo precyzyjnie odlane. W ogóle ta porcelana daje możliwości też odlewania na przykład takich rzeczy jak huba z bardzo precyzyjnym rysunkiem każdego elementu. Także świetny materiał do różnego rodzaju działań i jakby
wstęp do myślenia, które jest wolne od takich ograniczeń, bo studenci, którzy mają możliwość czy umiejętność takiego właśnie działania, naprawdę budują bardzo ciekawe u nas realizacje. Jest praca jeszcze niewyczyszczona, też taka forma doniczki, która była tak zaprojektowana, że ten mały kwiat ma być u góry, natomiast ta woda ma spływać taką kaskadą po tym całym tutaj ruchu. Dosyć długo trwały opracowania, natomiast niestety wirus spowodował, że to nie zostało skończone. Ta praca jeszcze jest w trakcie, ponieważ nigdy nie była włożona tam żadna roślinka, nie było sprawdzone, jak ta woda spływa, ponieważ studenci mieli zakaz wchodzenia do pracowni. Na razie stoi to w takim stanie. To tyle, bardzo krótko, przepraszam, czy krótko, może nie krótko, ale tak trochę powierzchownie. Ja mam jeszcze dużo filmów studentów Wydziału Artystycznego, ale niestety nie tutaj. Wszystko mam w szkole, tak jak mówię, jakoś mi to umknęło, że to dzisiaj jest to spotkanie. Skupiłem się głównie na tej historii, bo to uważam za cenne, że studenci właściwie, którzy teraz są naszymi doktorantami, zaczynali na pierwszym roku, już byli gdzieś tam zauważalni, także to też świadczy o tym, że dokonaliśmy dobrych wyborów.